Co? Tyle rodzajów bilu? O nie! I który ja mam wybrać? Nie mogę się zdecydować. A poza tym, Hania mówiła, że to dla dziewczyn, ale mi się przecież one tak podobają i pewnie super pachną i w ogóle taką mają fajną strukturę. Idę zapytać staty, poradzi. Może on poradzi mi, czy to nie dla chłopców faktycznie. Idę zapytać staty. Tato! Ale jak mam zapytać? Przecież to bez sensu, żeby się nie wydało, że lubię rzeczy dla dziewczyn, czy coś. Tato, co robisz? Zupełnie nie jest Julia, na co chodzi? Piję sobie kawę. No, bo chciałem cię coś spytać. No, to co, chcesz coś zjeść? Mam jajka sadzone, robią się. Nie, tata, dzięki, nie jestem głodny. Chciałam cię spytać o coś zupełnie innego. Lubię twoje jaja sadzone, ale no nie. Słuchaj. Bo tato, jeśli ktoś coś lubi, ale nie może powiedzieć, co to jest, to. O nie, Klaudia mnie ostrzegała, że to nadejdzie, że ten moment już blisko. Ale powiedz dokładnie, możesz wyjaśnić, o co chodzi, młody? No, dobra, nieważne, zapomnij. Wszystko już okej. Matko, prawie się wydało i jakie mam o to spytać? O matko, uff, co szczęście. Słuchaj, może coś do jedzenia jednak, moje jajka, co? Nie, tata, nie, bardzo je lubię, ale nie chcę, nie mam ochoty. Jakbyś się zdecydował, to wiesz, gdzie mnie szukać. Szukać, jestem tu w kuchni i gotuję. Pia, słuchaj, kupiłam nowy bilu, ten płyn do kąpieli, no wiesz, jest super, naprawdę ekstra. Czy ona powiedziała coś o bilu? Kupiła nowy? Wow, uja, mój problem rozwiązany. No, butelka jest super, jest różowa, przezroczysta i tak dobrze pachnie wiśniami. O matko, jak ja to zrobić teraz mam? Przecież jej nie poproszę, bo będzie się ze mnie śmiała. No może jakoś podbiorę. O, dobra, to cześć, Pija, do jutra. Buziaki. Julian idzie. Kończę, pa. Hej, Hania. Co to? Co to, Bilu? Tak, dokładnie, no, kupiłam nowy płyn. Płyn nowy, fuj, to dla dziewczyn, co? Fuj. Co? No, ale przecież to jest dla mnie, kupiłam dla siebie, ty nie musisz tego używać. Dla mnie jest naprawdę super. Oczywiście, ty sobie tego używaj, ja w ogóle nie mam w tym żadnego interesu, w ogóle mnie to nie interesuje. I co to jest, jakaś pianka na imprezy? Co to jest? Wow, ale super, ale dobrze, ona ma bilu i będę mógł się z tym wykąpać i zobaczę, jak to jest pływać w pianie. Oj, tylko teraz muszę to jakoś podebrać. Ale jestem głodna, bo muszę zejść na dół, zobaczyć, co tam tata gotuje. Strzał w dziesiątkę, poszła na dół, jest! To teraz mogę szybko podebrać i do łazienki. No to muszę być bardzo uważny. Podbiorę tą butelkę i szybko do łazienki. Szybko, żeby nikt mnie nie widział. Tylko cicho. Tak. Poza tym zaanonsuję, że jestem tam sam i biorę kąpiel, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Tak, troszeczkę. Słuchajcie, ja się kąpię, także proszę mi nie przeszkadzać. To jest prywatny moment mój. Kąpię się. Dobra, no to okej. Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszeli. No teraz tylko wrzucam to wszystko do wanny i powinno się udać. O, troszeczkę za dużo wody chyba, czy nie? Powinno być okej. Dobra. Ale ciepło, ale ciepło, ale ciepło. Okej. Dobra, no to co? To teraz trochę zawartość tej butelki tutaj muszę wlać i troszeczkę zamieszać i powinna się zrobić super piana. Okej. Julian? Czy ty... Ukradłeś mój bilu? Nie, wchodź, nie, proszę nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodzić. Wchodzę. Raz, dwa, trzy, do pięciu liczę. O, co ja mam zrobić? Rzucę tam. Nie zobaczy tego. W telecie na pewno nie zobaczy. Julian, czy ty wziąłeś albo widziałeś moją buteleczkę bilu, tą nową, którą kupiłam? Nie, co ty? Ja twoją buteleczkę bilu? Przestań. Czemu miałbym kraść twoją piankę do kąpielic? No bo jesteś w kąpieli i w ogóle coś tu pachnie w ogóle ładnie. Nie no, ja używam tego tutaj, tego szamponu, którego używa cała nasza rodzina. Przecież skąd miałam wziąć niby twój bilu? Weź przestań. No dobra, okej. Potem się można wszystkiego spodziewać, ale może gdzieś indziej zostawiłam tą butelkę. Idę zobaczyć. Okej. Upiekło mi się. Dobra, no to co? To próbuję teraz z tą pianą, ale powinno być super, ale nie, teraz muszę zanurkować w toalecie. Och, dobra, udało się. Okej, wszystko najważniejsze, żeby go mieć. Nieważne, że nurkowałem w toalecie. No to trochę. Wow! Trochę za dużo tej piany! O nie! Wow, ale super! To wejdę pod tą pianę. Wow! Ale dobrze! Co za zabawa! Rewelacja! I jak dobrze pachnie! Julian! Wiedziałam, że ukradłeś moją piankę bilu. Co, poważnie? Cokolwiek. Jest super w tej pianie. Co?
Podoba ci się? Przecież dopiero co się tak zarzekałeś, że biluty nie dla ciebie. No, no, nie, nie wiem, ale jest super. Piana jest fajna. Ale wiesz, produkty za dziewczyn to już może nie, ale piana jest super. No, nieźle, Julian. O czym ty w ogóle mówisz? Nieźle, czyli używasz jednak rzeczy dla dziewczyn? Ha, będę musiała o tym powiedzieć twoim koleżankom, a poza tym moim koleżankom też, ale będą się śmiały. O nie, ale. A zresztą, co za różnica? Ja się będę świetnie bawił w pianie, a ty mów, komu sobie chcesz.